Serwusik. Ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników oraz renowacją kolumn. Tutaj przed sobą mam tylko i wyłącznie jedną kolumnę Altus 110. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz na moim kanale, bardzo zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia komentarza, łapka w górę, tylko nie taka, bo niestety ja nie mam połowy kciuka. Tak jest życie, trudno. A jak coś Ci się nie podoba, możesz łapkę w dół dać i bardzo chętnie o tym poczytam konstruktywną krytykę, przepraszam najmocniej. Dzisiejszym tematem odcinka jest tak naprawdę naprawa kolumny i taki efekt przed samym naprawą kolumny Tonsil Altus 110. Jak widać tutaj, niestety jest głośnik niskotonowy. Nieoryginalny jakiś zamiennik, tak sobie ktoś, ta dana osoba zleciła, ma tutaj taki głośnik, lubi przede wszystkim taki głośnik, nie wnikam, nie będę oceniał, nie mi to oceniać, każdy robi sobie według swojego widzimisię i tak to wygląda. Następnym jest głośnik średniotonowy, to jest oryginalny GDM, czyli głośnik dynamiczny medium, średniotonowy 12x60 i wysokotonowy był wymieniany na pewno, bo to jest głośnik GDWT 9x100, jak patrzę się. W każdym bądź razie to też jeszcze sobie go rozkręcę, odkręcę od obudowy i zobaczę, czy faktycznie tak jest, czy się moje potwierdzenia będą mieć odwzorowanie w rzeczywistości. W każdym bądź razie, głośnik i kolumna jest w takim ładnym stanie. Ona nie była zawilgocona, nie jest jako tako przechowywana w wilgotnej piwnicy. Ja tutaj to obracam, tak sobie to wygląda. Oczywiście tutaj jeszcze trzeba nadmienić, że niestety tego przełącznika brakuje w tej sekcji średniotonowej, gdzie widać. Proszę bardzo, tutaj to pokażę w tym miejscu, jeszcze lepiej. Tutaj właśnie nie ma tego przełącznika. Zawieszenie górne, wiadomo, w tym przetworniku elektroakustycznym, w tym głośniku jest jakie jest i dlatego należy go wymienić. Ja oczywiście mam oryginalne od producenta Tonsil i będę to wymieniał, będę sukcesywnie tak naprawdę rozbierał tę kolumnę i też na pewno fotki jakieś będą dostępne gdzieś tam na mojej stronie między innymi. Prawdopodobnie też na fanpage'u. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie tych kolumn. Mojego, przepraszam najmocniej, mojego social mediów, czyli grupa, fanpage oraz strona moja internetowa, gdzie Was serdecznie zapraszam. A jeśli masz takie kolumny do naprawy lub inne głośniki, zapraszam Cię do pozostawienia kontaktu w formie pisemnej. Linki, tak jak mówię, są dostępne poniżej w opisie. Wystarczy troszeczkę scrollować i już macie. Tak sobie to wygląda. Rok produkcji to jest początkowa seria, gdyż okleina jest papierowa typowa. Ona jest dość cieniutka, ona jest naturalna. To jest naturalna okleina z papieru z celulozy. To jest fornir, można by to tak nazwać. W każdym bądź razie jest bardzo fajnie utrzymana, nie jest co prawda poobijana i tego typu rzeczy. Narożniki są fajne, wystarczy ją jedynie co tak naprawdę odświeżyć, całą strukturę pomalować, ale to już nie będę się tym zajmować. Ja mam naprawić głośniki właśnie w tym wypadku, w tej kolumnie. Nie ma z tym najmniejszego problemu dla mnie. I myślę, że temat został omówiony tak wstępnie. W każdym bądź razie bardzo dziękuję za dołączenie z góry do mojej strony, mojego fanpage oraz pozostawienia kontaktu, jeśli masz do naprawy takie głośniki. A jeśli do tego momentu dotrwałeś, zapraszam Cię jeszcze raz do zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia komentarza, łapka w dół. Nie taka, bo tylko połowa kciuka mam. Nieważne. Coś Ci się nie podoba, przeczytam o tym konstruktywną krytykę, która jest zawsze mile u mnie widziana, po łapce w dół, jeśli faktycznie ją zostawisz. To tyle. Do usłyszenia, do następnego narka.